Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, oto Spiritfarer i widzimy się w tym oto momencie, gdyż właśnie Stanley przed chwilą coś zaczął chcieć. Stąd mamy już też prawie wszystko, co jest potrzebne na ulepszenie usuwacza mgły, więc zanim pogadamy z grzyboludziem, pozwólcie, że nakieruję się tylko na Alberto. I cóż, dzisiejszy cel będzie to w sumie, może was coś dziwić, może nie, zwiedzanie terenów, które już mamy, ale nie są do końca zwiedzone. Albo po prostu chodzenie tam, gdzie wcześniej nie mogliśmy się dostać dzięki zdolności Bounce. Ale dobra, zanim coś, to najpierw Stella. Dobra. Trochę myślałem o mojej sztuce i o tym, jak ludziom się nie podobała. No i to w porządku. A dobra, nie jestem pewien. Nie jestem zdenerwowany albo smutny z tego powodu. Wydaje mi się, że są w życiu rzeczy, których po prostu nie możesz kontrolować, czyż nie? Jak na przykład duża czapko. Nie wydaje mi się, że mogę tu już być dłużej. Co? Powinniśmy iść do drzwi. Wyszyć drzwi. Pójdziesz ze mną? Wydaje mi się, że się boję. Nie wydaje mi się, żebym polubił nowe miejsce, ale jeśli będziesz ze mną, myślę, że będzie w porządku. Nie, błagam, nie. No niestety. Czyli teraz już Stanley, ja też żegnamy, czym Stanley. Dobra, zanim coś to. A, oczywiście zepsułem szkło. Ale dobra, nie ma problemu, tak czy siak. Udało się zrobić szybko, super, mamy szkło. To teraz tylko szybko do Alberta, usuwać mgły. No i mówię, zajmiemy się wszystkim, co trzeba. Błagam, nie. Czemu kolejna osoba musi już uciekać? Czemu to, że nie wiem, może dłużej posiedzą? Chwila, czekajcie, to oznacza, że zostaniemy, nie, dobra, nie zostaniemy sam Astrid, jeszcze coś. Dobra, to ja coś gada o tym, że po prostu matka miała kurnik na farmie. Dobra, nie chcę mi się po prostu. I kolejnego suchara musiał rzucić, dobra. A teraz cicho, gościu, co mu to było potrzebne. Okej, okay, rzeczy, których nie mam na razie dostępnych, żeby jeszcze szybciej pływać. I potem coś, czego też nie mam, żeby jeszcze szybciej. Diamenty. Ja mam w sumie. Teraz już niestety nie mam. Ale patrzcie, następne ulepszenia. To już tylko są przyspieszenia łodzi, co oznacza, że chyba niestety kończymy grę, czy tego chcemy, czy nie. Dobra, mniejsza z tym. Kupujemy. Możemy usuwać mgły. I cóż, jak mówiłem, chciałbym dzisiaj się zająć, wiecie, trochę takim luźniejszym pływaniem, zwiedzaniem, ale przez to, że Stanley już musi odejść, to oczywiście najpierw popłyniemy do drzwi, pożegnamy Stanleya. No i później dopiero zajmiemy się resztą. No więc spotkamy się przy drzwiach. No to i jesteśmy. Ponownie na miejscu. O, Stanley już gotowy. Możemy już iść. Ty zdecyduj, tak? Możemy. Dzięki. To jest smutne. I wiem, że mógłbym już niby na łódkę przyspieszyć wszystko, no ale muszę ten komitet pożegnalny zrobić, rozumiecie? A niech jeszcze przecież Gustaw zostaje, nie tylko tamta dwójka. Zapomniałem o Gustawie. Mi się wydawało, że już prawie nikt nie został, to proszę jeszcze, tak naprawdę mamy sporo osób. Dobra. O, jeszcze coś, prawie zapomniałem. Podobało mi się, kiedy byliśmy tylko ty i ja. Robiąc eksperymenty, biegając, łapiąc pyłowe duszki, czy coś takiego, czy cienie pyłu. Dobra, nieważne. Nie zapomnij robić to raz na jakiś czas. Nie będzie mi tu. Ale wydaje mi się, że nadal będzie fajnie. Smutne. Ale cóż, komitet się zebrał, to musimy wypłynąć. Czy tego chce, czy nie? Niestety. I oczywiście. Ta sama sceneria, wszystko tak samo, po prostu się nie zmienia. Ludzie mogą być niemili. Naprawdę niemili. Czy on wredni, jak zwał, tak zwał. Dlaczego oni tacy muszą być? Moja mama jest czasami wredna. Tak samo jak twoi kumple w mojej sztuce. Przecież mi się podobało. A dla mnie... A ja się czuję smutny, kiedy ludzie są niemili. Czasami płaczę, kiedy jestem smutny.
A wtedy pamiętam. Pamiętam, co tatuś zazwyczaj mówił. Oczywiście mówię tak, jakby to było po dzieciakowemu. Stanni, ludzie nie są tak naprawdę niemili. Sami ich ścieżka po prostu, czy ich intencje idą złą ścieżką. Nie chodzi o to, że nie lubię twoich przyjaciół. Oni nie są złymi ludźmi. To by przynajmniej powiedział mi tata. Oni czasem po prostu robią złe rzeczy. Tutaj akurat się nie zgodzę z tobą, mały grzybku. Bo to ty tutaj twierdzisz, że nie byli niemili, chociaż nie byli naprawdę mili. Nigdy nie chciałem zawieść mamy. Albo spowodować, by ludzie mnie nie lubili. Nie chcę robić złych rzeczy. Ale czasami robię. I zawsze ich żałuję. Nie wydaje mi się, żeby to uczyniło mnie złym. Wydaje się, że mam być ze mnie zawiedziona? Zawiedziona tym, że muszę już iść? Próbowałem. Naprawdę próbowałem. Ale nie wydaje mi się, że mi się udało. Lubię, kiedy wygrywam. Ale tym razem nie mogłem. Wydaje mi się, że to w porządku. To w porządku czasem przegrać. Naprawdę wydaje mi się, że jest. Strasznie smutne. Naprawdę staram się być odważnym, ale jestem. Jestem naprawdę przestraszony. Chciałbym być superbohaterem i nigdy się nie bać. Tak bardzo. Miałem nadzieję tak bardzo, że to tylko koszmar. Jeśli to jest koszmar, dlaczego się nie mogę obudzić? Próbowałem. Próbowałem i próbowałem. Chciałem się obudzić. Zawsze mówiłem do siebie. Stanley chce się obudzić, ale nigdy nie zadziałało. Nigdy się nie obudziłem. To wszystko wydawało się takie prawdziwe. I to spowodowało, że jestem smutny. Tak smutny, że nie mogę myśleć o niczym innym niż o smutku. Zajmę się Jacobem, ok? Jacob to dobry żółczek. I był moim przyjacielem. To jest dokładnie tak jak w mojej sztuce. Ale tym razem to ja jestem tym... ja jestem głównym aktorem. Dokonam dobrego przedstawienia, obiecuję. Wiecie co, coraz bardziej mi się zaczyna wydawać, że ta gra... nie jest tym, co my tutaj widzimy, tylko... jakby to wszystko było przykrywką jakiejś innej historii. Oczywiście wiadomo, że my tutaj zajmujemy się duszami zmarłych i w ogóle, ale... ale nie, no po prostu nie czuję, żeby to była prawdziwa historia. Jak będzie, to się zobaczy. Pewnie okaże się, że jestem w błędzie, jak zwykle. To jest po prostu historia, dajmy na to, ludzi, których Stella kiedyś znała, a teraz po prostu spotyka ich duchy czy coś. Mniejsza z tym. Dziwnie się czuję. Czuję się zimny. Chciałbym, żeby mama tu była. I tata. Ale ty tu jesteś, duże czapko. Bardzo cię lubię. Mam nadzieję, że to jest jak zasypianie. To na pewno mi daje do zmyślenia, że... to, mam nadzieję, że to jest jak zasypianie. Że to... teraz właśnie mielibyśmy się nie zajmować jego duszą czy coś tam, jego po prostu pomagać przejść na drugą stronę. Ale... to... mam nadzieję, że to jest jak zasypianie. Pokazuje, jakby on dopiero w tym momencie umierał po raz pierwszy. Znaczy, że nie zajmujemy się jego duchem, nie pomożemy mu przejść, tylko jakby właśnie w tym momencie... Stanley umierał. Jakbyśmy my tutaj żyli w jakimś niby przekonaniu, że coś innego, a że w rzeczywistości nie wiem, po prostu no, teraz asystowaliśmy dziecko podczas jego śmierci. Wiem, przerażające, ale taka jest moja teoria i tyle. O, kolejny gwiazdozbiór. W sumie nie wiem, co nie myśleć, czy przedstawia grzyba, czy co. Naciśnij X. Oczywiście. Nie liczę, żeby to było kolejne... nie, dobra, nie ma kolejnego spotkania. Ale oczywiście jest do odebrania kolejny kwiatek. To bardziej, co z tego co widzę, to muchomor niż kwiat. Można było się spodziewać, patrząc na to, że Stanley był grzybem. W sumie muchomorem, ale rozumiecie, o co chodzi. Dobra, to teraz krótki sen dla Stelli. I wiem, że tam mogę odebrać jakieś rzeczy, ale nie, tym się nie zajmujemy. Teraz kierunek Furogawa, potem... nie wiem, może tam, gdzie znaleźliśmy drzewo niego, bo tam chyba też mieliśmy coś do zrobienia.
Poza tym, jeśli nie była jakaś latarnia morska, gdzie nie mogłem niczego znaleźć przez brak tego bounce'a. No i mam parę miejsc jeszcze w ogóle niezwiedzonych, więc no. Dobra. O, gdzie to jest? O, właśnie o tej latarni morskiej mówiłem. A, mam nadzieję, że to jest to miejsce, chociaż... Tak, tu mamy dużo rzeczy nieruszonych i... Czemu to jest duch? W sensie spirit? Powiem szczerze, nie kojarzę, że tam był spirit, ale okej. Się zobaczy. Najpierw oczywiście Furugawa. Wrócenie do tego gościa, co chciał robić film. No, South Point Docks, żeby cytryny, no i to jest właśnie to od tego filmu. Przy okazji jeszcze gdzieś chyba była ta tratwa, którą mieliśmy sprawdzić. Tak, tutaj jest. Bez znak zapytania, więc na pewno tutaj. A potem siostra mówiła, że jakieś takie rzeczy z map czy coś, to mamy oznaczone znakami zapytania, jeśli nie ma konkretnych po prostu lokacji jako taką, tylko to jest na środku morza czy coś. No dobra. No, spokojnie. Zrobimy wszystko, będzie dobrze. No i ten odcinek, jak mówiłem, będzie taki mocno różniejszy. Nawet nie wiem, czy sobie przejdziemy przez mgłę. Może przejdziemy, nie obiecuję. Nie powiem tak, jak pewnie. I w sumie... Furugawa jest tutaj. A tu jest latarnia. Dobra, zacznijmy od latarni, powiem wam szczerze. No tak coś czuję, że po prostu, jeśli zaczniemy od latarni, to potem po prostu do góry, do Furugawy, tak się wrócimy i tyle. A tak byśmy nadrobili trasy więcej. Więc będzie zdecydowanie lepiej. O ile oczywiście... No nie mylę teraz czegoś i dobrze myślę. Przekazuję jeszcze, czy jest jakaś obok latarni wysepka. Muszę sprawdzić, czy tutaj mam wszystko zebrane. A, dobra, to jest tylko taka jakaś taka, gdzie można zbierać podstawowo. I tutaj też oczywiście już jakieś nowe rzeczy. Z tego co widać po wyglądzie, chyba to będą nowe drzewa. Ale dobra. Zanim przez mgłę to mówię, chcę pozwiedzać i zająć się tym, co już możemy zrobić. Więc najpierw latarnia morska. Powinniśmy szybko tam dotrzeć. Ja w sumie, póki jeszcze jest taki moment, to odbierzmy jakieś, nie wiem, te mąki czy inne rzeczy. Ale dobra, to nie mąka, to są jajka oczywiście. Dziękuję bardzo, kury. Tym razem trochę... Nie popisałyście się, ale dobra. Dobra, słonecznik się przy okazji kończy, więc teraz idziemy na field. I tak wiem, że powinienem ich nakarmić, ale... No powiedzmy, że zrobię to może kiedy indziej. Wiem, że jestem w gorszym nastroju, że nie powinienem. Z perspektywy tego, że nie mam się nimi opiekować, ale... Po prostu, no tak teraz nie mam weny na to wszystko. Więc dobra, po prostu... Dajmy słoneczniki. Żeby były dla kurczaków później. Lećmy na latarnię morską. Znaleźć może tego nawet ducha. Chociaż nie ukrywam, moim głównym celem nie jest znaleźć mnie jakiegoś ducha. Dobra, to ta latarnia morska, powiem szczerze, że nie jest tym miejscem, o którym myślałem do końca. Nawet nie wiem, czy tutaj byłem w takim razie. Pamiętam, że było jakieś takie wzgórze, tam wydaje mi się też była latarnia, na której nie mogłem wejść. Ale zobaczymy zaraz, co tu można kupić. Dobra, jestem pewien, że byłem, jeśli tu jest jeden pork. Tak, byłem. Prawdopodobnie. Ja naprawdę nie kojarzę. A nie, dobra, to jest jednak to miejsce, właśnie to, o którym chciałem. Tak, to jest to. Dobra, jednak to jest to miejsce. Nie ukrywam, trochę zwątpiłem, ale jednak... Tak, to jednak to. Co? Co to ma być? Co to ma być? No 11 gwiazd! Wiedziałem, że nadejdziesz. Wybraniec. Przewoźnik dusz. Wystarczyło tylko krótkie spojrzenie na twój biały żagiel na horyzoncie. To wszystko wydało mi nadzieję, że na... Aha. Nadzieję i cnotę, żeby rozjaśnić moją duszę? Dobra, nieważne. Wystarczył jedno spojrzenie na twój wspaniały, chwalebny galeon, żeby moje serce biegło z chwałą czy coś takiego? Dobra, nieważne. Pochwalony będzie Halor. Jesteś tu. Komandor? Nie wiem, może przetłumaczę. Komandorze? Albo przywódcą? Komandorze, niech będzie. Można tylko klękać i kłaść pokłony przed twoją osobowością. Nazywam się Bak. Jestem twoim
zwykłym sługą i narratorem. Okej. Okay. Nie, jesteś ciekawy gościu, ale pozwólcie, że póki co zaprzestaję tych dialogów. A nie, dobra, co i o, oby promieniste fej błogosławiło twą czapkę na zawsze. To jest wielki dzień. Jednak nie, ja muszę po prostu jednak. Radość, która mnie wypełnia, jest tak wysoka jak góra Fadaras. Rozległa jak wielkie morze. Naucz. Okej. Powiem wam szczerze, naprawdę nie ogarnę, co się stanęło się. Nie będę żartował, po prostu nie wiem, co tu się stanęło. Czemu w sumie jest w normalnej formie? Co to? O, przepis na pizzę. Dobra. A, nie mogę otworzyć oczywiście, bo jakby inaczej. A, nagle się otworzyło. Ja tutaj miałem po prostu klucz, czy co? Że się nagle otworzyło? Dobra, mniejsza z tym. Muszę zobaczyć w ogóle, co tu się dzieje się. Dobra, nie ogarniam. Powiem wam szczerze, nie ogarniam, co tu się dzieje. I on tu coś jeszcze było. Ukrytego. No, zdecydowanie niczego nie ma, ale... Co to za postać? Ktoś mi powie, bo... Gość naprawdę wydaje się taki... Ciekawy, delikatnie to nazywając. Chyba tam niżej się nie da. Tak wie. O, tutaj jeszcze coś jest, dobra. Zobaczmy, co my tu mamy w ogóle. Peach i orange. Nie wiem, czy jaki orange opal. Oj, tu jeszcze jest, dobra. Nie zauważyłem tego. Czyli chyba brzoskwinie? Tak, chyba to są brzoskwinie, no i opal. Opalów to mamy dużo, więc nie problem. Super, zepsułem. I jesteśmy. A tu mamy... Aha. Jakaś kolekcjonerska karta i ametyst. Czemu ten gość się położył? Dobra, on jest dziwny, nie będę was okłamywał. Bardzo dziwny. Tutaj. Słowa nie mogą określić intensywności mojego zadowolenia, komandorze. A, i w ogóle pomysł mojej skromnej osobowości, że tam na tym, na pokładzie. Ale tak samo, gdy spoglądam w gwiazdy i po prostu czekam na przyszłe przygody, no, się rozpoczęły. Komandorze, obowiązek wiedzy spoczywa mocno na moich delikatnych ramionach. Muszę cię poinformować o twoich misjach. Dobra, dobra. Patrząc na całkowicie przeznaczenie, bla bla bla, najważniejsze i tak dalej. Z twoją całą potęgą okrutny i okropny licz Bóg Gor Nemlot może nareszcie być pokonany. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale on jest dziwny. Wykonaj rzut na strach? Odgłos zrzucanych kości. Co tu się dzieje? 15. Odczuwasz delikatne drgawki rozchodzące się po twoim kręgosłupie. Ha. Twoja odwaga wskakuje naprzód i twój umysł zostaje czysty i nie wzruszony dźwiękiem tego imienia. Gornym lot chce podbić słońce. Planuje, by ukraść światło samo w sobie. Musisz go powstrzymać w końcu.
Tylko twoja moc może ochronić ten świat przed jego przeklętym planem. Przynajmniej święcym, dobra. Bulwark to stężej tarczy, więc powiedzmy, że gwiezdna tarcza uczyni niebo kompletnym ponownie. Ale zanim się skupimy bardziej na tych wszystkich problemach i planach tego Boga Licza, parę rzeczy muszą zostać wykonane. Twój skromny narrator potrzebuje paru rzeczy, zanim będziemy mogli naprząć naprzód z naszą wielką przygodą. W cienistych alejkach Edeborg Lane, czy jakoś tak, jest emporium bardzo wielkiej wagi, coś tego typu bazar, gdzie błyszczące kabiny goszczą artefakty wielkiej ceny i bardzo wielkiej rzadkości. I właściciel, sklepikarz, no ogólnie dobra, tam odpowiada dalej. Dobra. Aha, nie musimy pewnie tam jechać po chałupę. Tak. Tak, dosłownie mówiąc wprost, on po prostu opowiada o tym, jakby to była jakaś przygoda wielka czy coś, to po prostu kup mi instrukcję budowy domku. Jest taka dziwna sprawa. W ogóle czym on jest? Jakąś papugą? Dziwną. Dobra, mniejsza z tym, tutaj mam wszystko. Jakich rzeczy jeszcze nie odkryłem, ale chyba z możliwych to wszystko. Nie mógłbym tam płynąć, ale to by było głupie. Płyń po prostu do busa i potem na furgawę. Ale to jest dziwne. Wow. Nie, ale ten gość jest the best, jak pomyślisz z tych tekstów. Brzmi jak jakiś taki nerd, który za mocno wciągnął się w jakiegoś RPGa i nie potrafi żyć poza nim. Sam nerd może być trochę obraźliwy dla graczy RPGów, w sumie sam gram RPG, ale no, po prostu mocno się wciągnął jakiś nerd, geek, czy jak złotek zwał. Trochę za mocno. Więc dobra. Właśnie, przy okazji zobaczmy może co jest potrzebne na tą pizzę. Tak, wiem, że mówię pizzę, czy pizzę, ale ja wolę mówić pizzę, żeby wkurzać tych, którzy są purystami językowymi. Dobra. Gdzie jest ten czerwony placek pomidorowy? Okej, okay, mąka zbożowa i pomidor. No to w ogóle? Mąkę zbożową mogę zrobić, a pomidory posiadam? Nope. Oczywiście, że nie. Po co? No to nie ugotujemy pizzy. Ale możemy iść do furgawy, żeby zaliczyć już zadanie rozłożenia płyt. A po wszystkim już tylko zostały cytryny, film. I będzie można zająć się pasażerami, w tym także naszym nowym towarzyszem. Dobra. Chociaż patrząc na czas, powiem wam szczerze, chyba dzisiaj się to nie uda. Bo nie dość, że mam wielkie plany na dzień dzisiejszy. Może niektórzy wiedzą, co to za plany, może nie. To nie znaczy, to jeszcze po prostu odcinek już trwa 20 parę minut, wiecie. Jednak chciałbym trzymać się bliżej granicy 30 minut max, czy 30 parę, niż granicy 40 plus, jak to mam zazwyczaj. Więc wiecie, nie będę się zajmował teraz jakimiś wielkimi, trudnymi, skomplikowanymi, długimi sprawami. Tylko krótkie i przyjemne questy poboczne i tyle. Tak będzie najbezpieczniej i najlepiej w ogóle. Ja zastanawiam się jeszcze też jedna rzecz, tak wracając do tematu, całkowicie. Czemu mam plastikową cytrynę od Atula dalej w kieszeni? Do czego ona służy? Zresztą mniejsza z tym, może kiedyś odkryjemy. Ale podejrzewam, że może być dobra dla tego sprzedawcy całego cytryn, bo ten de facto mam 1 na 100 chyba w tym zadaniu. Tak, więc pewnie dostanę 100 plastikowych cytryn. Mam w tym przypadku 99, bo już spotkałem jednego. Dobra, teraz tutaj. Ej, ty! Nazywam się Megan. Zajmuję się... Aha. No, ogólnie jestem z ekipy Dice Boysów w tej furgawie. Mam głodnych fanów. No, dobra, dobra. Dobra. No, ogólnie dzięki za pomoc i w ogóle dostaliśmy płyty. Nie chcę mi się tego czytać, rozumiecie? Na czasie mi zależy, żeby jak najwięcej zrobić. I co tu jeszcze muszę zrobić?
muszę powrócić do Dice Boys, oni chyba byli w Oxbury? Chyba tak. Raczej nie będzie problem, żeby do nich powrócić. No dobra. A szybko do Aleksa. No i jako, że pewnie zdążymy to już od razu spać, żeby po prostu, wiecie, mieć cały dzień znowu dla siebie. I zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. No cóż. Powiem wam szczerze, gdybym też tam pisał Spirit i to, że on robi takie też swoje gadki, takie trochę wybiegając poza imersję, to mógłbym stwierdzić, że nawet nie jest właśnie duchem, tylko że jest jakąś istotą z tego świata. Znaczy trudno powiedzieć tego świata, który w sumie jesteśmy teraz w... Nie wiem, można to nazwać chyba za światami, że tutaj po prostu jesteśmy już za światach i opiekujemy się duszami, które jeszcze nie przeszły do końca na tamtą stronę. Nie wiem jak to interpretować naprawdę. Ale gość mocno typowy, w sensie, że nie było powitania, nic, tylko po prostu na zasadzie: o, wiedziałem, że przyjdziesz, witaj, nazywam się Bak, wyglądam tak i tak, do widzenia, idziemy na swój statek. Oczywiście milion fajnych tam epitetów, dialogów, w ogóle wszystko było. Jak nie mówiłem, lubię gościa na pierwszy rzut oka. Ale no, tak czy siak, jest nie jedyny niepowtarzalny w tym wszystkim. No dobra, może nie aż tak całkowicie jedyny, dobra, i przy okazji gdzie teraz? A zajmijmy się teraz może występem. Bo tak de facto Gwen po części też była taka, że już... No, od razu było widać różne elementy. I nie ukrywała to, kim jest, jak się zachowuje, co i jak, rozumiecie? Tylko ona tak czek... została powitana. A on? Nie. Normalnie jakby był, nie wiem, jakimś... wcieleniem tak naprawdę jakiegoś zarządcy tego świata i tylko chcę sprawdzić, jak sobie radzimy. Od razu mówię, jeśli trafiłem, napiszcie w komentarzach, ale wszystko jest na bazie tylko czystych spekulacji. W przeciwieństwie do siostry, nie spoiluję sobie gry naprzód. Dobra. Dobra, przy okazji, jest taki wolny moment, to po prostu rozdajmy jakieś jedzenie. Nawet nie będę teraz, powiem wam szczerze, się skupiał na tym, co daję komu. Wiecie, po prostu chcę dać. Dobra, Gustaw ostatnio chyba dostał kapustę, to teraz zostanie to. Tak. Dobra, Gustaw jest bardzo zadowolony. Dobra. Teraz tak, ta dwójka, ta też będzie marudzić. I został jeszcze ktoś? No nowy, ale ja mu nie wiem co dawać. Dobra. Im powinien dać coś z pubu najlepiej. Bo z tego co kojarzę, lubią pubowe. Dobra. No to jesteśmy. Na szczęście się udało i to bardzo dobrze załatwić wszystko. No tylko nasz ostatni koleżka może jeszcze nie być nakarmiony, ale... Ja go nakarmimy, jak wymyślę, co mogę mu dać. Tak szczerze mówiąc, jedyne co mogę mu dać, idąc za stereotypem, to jakieś chipsy. Bo nie wiem czemu istnieje... A nie, to jest sprzedawanie. To nie. Coś fajnego to jest? Nie. Do widzenia. Właśnie, powiem szczerze, do tej pory nie rozumiem dlaczego... Źle trafiłem, ta. Zdecydowanie nie to miejsce, które chciałem. Ta. Brawo ja. Po prostu brawo ja. Ale przynajmniej jest jakiś przedmiot, którego nie wyłowiłem, więc mogę zobaczyć co to. Dobra, nie wiem co to było. No brawo, ja tak czek za to, że jestem taką lamą, nie sprawdziłem gdzie ja płynę. Czy w ogóle płynę dobrze. No, to teraz jeszcze raz. Gdzie muszę się udać? Nie są Point Docks, tylko North Sea Pier, czy jakoś tak. Ja mam cebularza obok siebie, swoją drogą. Czyli to jest tam. Nie? To nie tu? Gdzie jest to miejsce? Tak daleko. Nie, dobra. Zepsułem to mocno. Nie będę was komentował.
Tak więc chyba nie zdążymy zająć się resztą spraw. Co jest? Dobra, nie chcę się tego czytać, wybaczcie. Coś chce? A czemu ona się smuci? Chodzi o to, że powspominała coś smutnego? Aha. Dobra. Ci nic nie chcą. On coś chce. Te. Dzięki. Nie wiem, żeby to było mi potrzebne, Gustaw, ale i tak dzięki. Cześć, Aleksio. Proszę szybko tutaj. No. I na tym, jak już załatwimy film, to się skończy. Na dzisiaj. Później zajmiemy się resztą, rozumiecie? Ja jak mówiłem, chciałem po prostu trzymać bliżej 30 paru minut. A żeby nie było, że tylko spotkam nowego ducha, co... Po prostu jeszcze się zajmę tym. Ewentualnie dopłynę do Susan i zobaczymy, czy mamy jakieś nowe rzeczy z kolekcji, wiecie, już do oddania jej. Na pewno będzie zadowolona z tego, jeśli dobrze pamiętać, ona nas uwielbia. Dobra, teraz tak, ryż... z mięsem? Nie wiem, czy robimy coś tego typu, ale mogę sprawdzić. Dobra. W okazji może warto byłoby luknąć sobie, że tak to powiem, znowu na jakieś inne rzeczy. Nie, chyba nie trzeba niczego takiego szczególnego. Co? Co to jest? A, mogę robić sobie odbijadło. Ciekawa sprawa. Tylko nie wiem, czemu to jest krzesło z parasolu, zamiast jakiś trampolin. Dobra, mniejsza z tym. Jesteśmy na miejscu. Dobra, nie skupiłeś. O! Cóż, cóż. Kogo w końcu wybrałaś? Cudownie. Ingrid jest... urodzoną gwiazdą, nawet jeśli to ukrywa. Te oczy, ta twarz. Jest idealna do tej roli. Dobrze sobie poradziłaś. Jesteś idealnym dyrektorem do spraw castingowych. O, moje standardowy, albo standardowa, nie wiem, jak jest. Po prostu powinien częściej udawać się na miesiąc budowy. Cóż. To jej trzeci w przeciągu 6 lat. To miasto. Rzeczy szybko się ruszają. Ale wracając do naszego filmu. O nie. Nadal nie mogę znaleźć reżysera lub pisarza. Wszyscy są zaklepani. Wszyscy są przerażeni tym, co to te zdjęcia będą oznaczać dla przemysłu. Będę musiał po prostu zachować swoją nadzieję, czy nie wiem, swoją ekscytację przez trochę dłużej. Ja dam ci znać, jak ten projekt będzie po prostu wyciągnięty z tego piekła, po prostu piekła zarządzaniowego, coś tego typu. W międzyczasie, wiesz co, nie mówią o aktorach, są bydłem. Ktoś, kogo znam, to powiedział. Będziesz moim pierwszym, do której zadzwonię, panienko. I nie zapominaj, masz twarz gwiazdy. Gwiazdy, mówię ci. Co? Za wykonanie tego zlecenia dostałem... dostałem ulepszenie... krowiarni? Powiem szczerze, to jest strasznie dziwna sprawa. Miałem coś, co wezmę i zobaczę. Od razu. Czekaj jeszcze... do Susan pójdźmy. Zanim coś to wyciągnę żarciem. Po prostu nie chcę, żeby się spaliło. Żeby nie było, nie wiem, czy ono się może spalić, czy nie, ale skoro Alice miała coś takiego, jak usuwa wspólne żarcie. A dobra, czy to wychodzi? To wydaje mi się, że mogło być. Chociaż to była Alice. Alice była specyficzną postacią. Więc może nie wracajmy do tego za bardzo.
Można to w ogóle jakoś lepszyć? Nope. Tutaj potrzebuję mikstury expa. Ja chyba wiem, kto będzie je dawał. Chociaż pewnie nie jestem, żeby nie było. Krowa... Aha. Krowy będą wolniej głodować, a wolniej będą głodne. Okej. Okay. I tutaj... Nawet nie wiem, co to zmienia, ale dobra. Więc teraz szybko do Susan i na tym zakończymy. Jestem znowu będzie bliżej 40 niż 30. Zdecydowanie, no cóż, taki już mi styl bycia. I nagrywania, i w ogóle wszystkiego. Ale wiecie, że chciałem, żeby ten odcinek coś sobie prezentował, nie był pustym pływaniem w tej weftę. Dobra, wiem, że tam coś się znowu zrobiło, pewnie jajka. Jakoś tak, szczerze powiedziawszy, nie chcę mi się ich teraz zbierać, lepiej pójść do Susan i tyle. A to może jest mocno znudzona wszystkim, co mogę zrobić. Dobra. Jada się ma co? Kolekcja. Ciekawe, dalej nie znalazłem żadnej innej figurki. A za skompletowanie większej ilości są jakieś nagrody. O, diaksy są za ryby, okej. Okay. Tu mamy skończone, tutaj za takie rzeczy dostajemy też kolejne nagrody. Czyli tak po prostu muszę wszystkie wykrafcić i będzie spokój. Brakuje mi złota i 3 płyt, okej. Okay. Za potrawy też są jakieś chyba nagrody. Jeśli wykrawcę wszystkie możliwe potrawy, które istnieją. Okej, dobra. To zobaczymy. Więc 17 na 33. Gratulacje. Jesteś w połowie drogi do wyłapania i wymordowania ryb świata. A przy okazji gotujesz je od razu po tym i podajesz je pasażerom. To jest... nie chcę o tym gadać. Weź to i idź. Dobra, dostanę diaksy. O, dostanę jakieś ubranko, jeśli tutaj będę komfortował. Dobra. A tu mamy różne właśnie takie metalowe rzeczy. Czego chcesz? A więc teraz sztaby. No, po prostu świetnie. Nie mogę się doczekać, aż wypalisz nowe sztaby. Żartuję. Nie obchodziło mnie to ani przez sekundę. Chciałbym, żebyś po prostu przetopiła tą całą swoją łódź. Odejdź stąd i weź to. Okej, dzięki. Zobaczmy, czy coś jeszcze jest do odebrania. A. Czyli te sztaby ogólnie były jakieś, miałem 4, to było jedno i teraz mam kolejne. Dobra. Na przykład potrafię też mogę. Dobra, to jeszcze teraz kolejne sztaby. O, jesteś w połowie drogi, by przetopić moją umysł. Żeby stopić mój umysł raz z tymi wszystkimi sztabkami. Idź, znaczy weź to i idź, bo nie mogę po prostu myśleć, jak jesteś przede mną. Okej, okay. Coś jeszcze za sztab jest? O, ulepszenie wytopiarni. Czam kowalni, dobra, fajnie. Tylko szkoda, że potrzebuję jeszcze zrobić ile? Jedno. A dobra, ci to dużo się nie przyda, ale okej, okay. Jeszcze raz ubrania, czy w sumie żarcia. Co my tu mamy? Czy to jedzenie? Czy to potrawy? Czy próbujesz gotować coś na tej twojej łodzi? Jesteś kucharzem? Masz w ogóle jakąś książkę kucharską? Coś wieczne światło robi wszystko dla mnie. Co jest twoja odpowiedź na wszystko? Jesteście specjalnym rodzajem ludzi, wy przewoźnicy dusz. Tylko dlatego, że macie wieczne światło, uważacie się za jakiś wspaniały. Nie wiecie, czym jest prawdziwa praca. Czemu w ogóle marnuję czas na rozmawianie z tobą? A to, to. Pamiętaj, praktyka czyni mistrza. Nie to, żebyś kiedykolwiek o tym wiedziała. Dobra, dzięki. Ura. No i to wszystko już na dzisiaj. Następny odcinek będzie trzeba załatwić pozostałe sprawy, czyli w sumie... Najpierw to wszystkie 3. Chociaż... To nie jest chyba aż takie ważne. Na pewno te 2. Tratwę. I może przy okazji jeszcze... To. Ale dobra. Póki co, to już naprawdę tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się. Hej, hej.